Cześć, witam wszystkich na kanale Moje IKE. Ja się nazywam Piotrek Andrusyna i zapraszam do obejrzenia 25 filmu o inwestowaniu długoterminowym w spółki dywidendowe. Zbliża się wrzesień 2021 roku. Ja na swój rachunek maklerski wpłaciłem 2000 zł. Za te środki zakupiłem akcje dwóch spółek. Spółki PZU 37 akcji na kwotę 1421 zł i spółki Ambra 46 akcji na kwotę 1021 zł. Widzimy, że zakupy przekroczyły kwotę wpłaconą z tego względu, że zostały wypłacone dywidendy. Jakie to były dywidendy, za chwilę pokażę. Łącznie na swój rachunek maklerski wpłaciłem kwotę 37 650 zł, a obecna wartość portfela Moje IKE wynosi 57 067 zł. Tutaj pokażę graficznie, jak to wygląda na niebiesko wpłaty. Wykres w kolorze czerwonym są to środki, które na IKE wpłaciłem. Widzimy, że ostatnio mamy wzrost wartości portfela. Tutaj ten skok widoczny w kolorze niebieskim. On uwzględnia zarówno wpłatę, jak i wzrost wartości portfela. Ten wykres, ten mój plik w Excelu czy też w LibreOffice udostępnię dzisiaj pod filmem. Będzie się znajdował, każdy będzie mógł sobie pobrać. Być może ktoś znajdzie jakiś fajny sposób na modyfikację, to też jestem zainteresowany. Jakby ktoś na jakiś pomysł, jak to usprawnić, wpadł, chętnie również skorzystam. Teraz może przejdę do omówienia dywidend, które zostały wypłacone. Widzimy wpłatę środków do domu maklerskiego BOŚ z mojej strony, jak również wypłatę dywidendy z PKN Orlen. 5 sierpnia zostało wypłacone 185 zł i 50 groszy, a tego samego dnia ze spółki GPW 225 zł. Ja swój rachunek maklerski prowadzę w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Jeśli ktoś ma ochotę założyć sobie takie konto, pod moim filmem znajduje się link, za pomocą którego bezpośrednio założymy sobie taki rachunek. I zachęcam do zapoznania się z ofertą domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Tutaj możemy więcej poczytać na temat tego, co to jest IKE, jakie tutaj mamy dostępne instrumenty, w które możemy inwestować. Widzimy więcej informacji, korzyści z IKE, dla kogo IKE jest i co ciekawe, IKE i IKZE, porównanie dokładnie, fajnie napisane, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma rachunkami, a to pytanie często pada, więc zachęcam tutaj do zapoznania się z tą ofertą. Na pytanie, jaka spółka dywidendowa powinna trafić do portfela Moje IKE we wrześniu, zadane na grupie facebookowej, najwięcej osób zagłosowało na spółkę PKN Orlen, 46 głosów, Asseco BS 40 głosów, druga pozycja, PZU jak zwykle w czołówce 35 głosów i tutaj na czwartym miejscu Apator 28, te tutaj ilości głosów dosyć do siebie już zbliżone, więc no widzimy, że taki okres, gdzie głos jest bardziej już podzielony, opinia na temat, która spółka jest aktualnie ciekawa. Faktycznie ten Apator, no spółka od wielu lat dywidendowa, przez wielu uznawana za dobrą spółkę, jednak u mnie w portfelu jeszcze nie ma. Pozostałe spółki znajdują się w portfelu. Przejdę do aplikacji MyFund, jeszcze szybciutko rzucimy okiem. Tutaj to się jeszcze zmienia, dzisiaj jakaś gorsza sesja, korekta ogólnie na rynkach na całym świecie. Zobaczymy szybciutko stopę zwrotu w odniesieniu do indeksów.
do SWIG80 na czerwono. Widzimy w tej chwili portfel moje IKE 130% stopa zwrotu i po tej korekcie takiej nie jakoś strasznie wielkiej, ale była ta korekta i ona tak dosyć tutaj w całe praktycznie wakacje trwała. Już portfel wraca, chociaż właśnie mówię dzisiaj te większe spadki, kiedy nagrywam ten film. A pozostałe indeksy, no widzimy, że w porównaniu do mojego portfela no znacznie słabiej, ale wiemy, że to jakieś czempiony nie są. Wiadomo, mowa o WIG-u i WIG 20. Jeszcze tutaj bym chciał pokazać, jak wygląda aktualnie udział walorów w portfelu. I PZU po tych aktualnych zakupach jest zdecydowanie największą spółką w portfelu. Aż 13% ponad udziału w portfelu moje IKE. Spółka Ferro na drugiej pozycji 12%, także dużo. A tutaj jeśli chodzi o dalsze pozycje, widzimy WIG-o ostatnio słabiej po tej nowej strategii spółki. Natomiast i firma, no niesamowicie ta spółka rośnie, już pod 300% dobija w moim portfelu i przez to także stała się trzecią siłą w portfelu. No tak wygląda to na tą chwilę. Tutaj jeśli chodzi o dywidendy, nic się za bardzo nie zmieniło. Dopiero chyba w kolejnym filmie będziemy tutaj mieli pewne zmiany. A teraz przejdę już do omówienia i uzasadnienia wyboru, dlaczego właśnie spółki PZU i spółka Ambra trafiły w tym miesiącu do portfela. Najpierw może rzucimy okiem na dywidendy z PZU. Właśnie to, że w tym roku spółka wypłaci 3,50 przy mojej cenie zakupu, która wynosiła średnio po tym już zakupie aktualnym bieżącym z tego miesiąca wynosi 35 zł i 7 groszy, co łatwo można przeliczyć, że daje to bez jakichś tam totalnie groszowych spraw, daje to 10%, 9,98 bodajże dokładnie na tą chwilę. Taka stopa zwrotu będzie z dywidendy, więc 10% to jest taki poziom, jaki ja zakładam dla swojego portfela w ciągu roku, więc tutaj spółka PZU zrealizuje od razu moje założenie. Wiadomo, później kurs zostanie odcięty, jednak to mnie nie interesuje, bo spółka PZU to jest spółka, która jest ma być dywidendowa, tak jest określana, takie są deklaracje. No i ja pod te właśnie deklaracje, pod to, że spółka od wielu lat jest dywidendowa, ma pozostać dywidendowa, kupuję i ona ma mi realizować założenia portfela. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Jednak no to 10% to jest coś, koło czego nie przejdę obok i po prostu spółka jest ta pozycja zwiększona. Pokażę może jeszcze, jak wygląda obecnie wykres. Wszystkie te zielone punkty to są momenty, gdzie ja zajmowałem pozycję. Tutaj jeszcze ciekawostka, że bodajże jeszcze wielkość tego zielonego punkciku to jest też jakby wielkość zakupów. Taka naprawdę aplikacja MyFund zaskakuje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pomysły, jakie tutaj twórca stosuje i jak to jest wygodne w zastosowaniu. Także ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania bez tej aplikacji, tak szczerze. Mój portfel jest także dostępny właśnie w portfelach rzeczywistych. Link z tym moim portfelem właśnie w aplikacji MyFund znajduje się także pod tym filmem. Za każdym razem go tam umieszczam, więc mój portfel można śledzić na bieżąco. Widzimy ostatnio, myślę, że te wzrosty teraz na PZU także są spowodowane tym, że właśnie zbliża się czas dywidendy. Myślę, że to jest fajny czas dla inwestorów też, żeby jeszcze te pozycje sobie zwiększyć. Tu widzimy, ile razy ja już kupowałem ostatnio, praktycznie co miesiąc, a teraz te zakupy no już na większą
kwotę. Tutaj do tych wszystkich zarzutów, że przepłacam za prowizję, proszę bardzo, w końcu nie przepłaciłem. Okej. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, poznać bliżej spółkę PZU, to odsyłam do filmu Artura Radomskiego, moderatora z naszej grupy Moje IKE Akcje Spółek Dywidendowych, także twórcy Finansowa TV, kanału na YouTubie. Zachęcam do obejrzenia jego analizy. Analiza trwa godzinę, blisko 13 minut, więc nie spotkałem się jeszcze z tak dokładnie i szczegółowo zrobioną analizą, począwszy od historii, poprzez wyniki. Kompletna analiza, więc jeśli kogoś to ten temat interesuje, chciałby zastanawiać się nad zakupem spółki PZU, to zachęcam do obejrzenia, bo twórca kawał dobrej pracy wykonał i w przygotowanie tego filmu włożył. Kolejna spółka, która trafiła do portfela, to jest spółka Ambra. Także niemały zakup na 1000 ponad złotych. 22 złote i 10 groszy płacone za jedną akcję. Tak samo tutaj nie ukrywam, że zakup spółki Ambra jest podyktowany zbliżającą się dywidendą. Zazwyczaj w październiku odbywa się walne zgromadzenie. Ja już teraz kupiłem, bo widzimy właśnie chociażby na przykładzie PZU, że im bliżej dywidendy, tym ten kurs rośnie. Myślę, że właśnie także jeszcze tutaj będą inwestorzy w kierunku Ambry spoglądać i doposażać swoje portfele w akcje. Więc ja to chcę zrobić troszeczkę wcześniej, żeby jeszcze tutaj na ewentualne wzrosty się załapać. Ambra, jeśli chodzi o taki, jakby można powiedzieć, jeśli byłby ranking spółek dywidendowych, to na pewno byłaby w tym rankingu bardzo wysoko, z tego względu, że oprócz tego, że ta dywidenda jest wypłacana od wielu lat, jest na, można powiedzieć, przyzwoitym poziomie. Nie jest to poziom najwyższy, jaki znamy z niektórych spółek, ale poziom jest przyzwoity, średnio tak w okolicy 5%, ostatnio nieco mniej, ale to mieliśmy wyjątkowy rok. I oprócz tego, że ta dywidenda jest na tym właśnie przyzwoitym poziomie, to także jeszcze dywidenda jest rosnąca. W polityce dywidendowej jest założenie wypłacania stałej, rosnącej dywidendy. To jest też uzależnione od wyników i od zadłużenia. Niemniej jednak te dywidendy stale rosną i myślę, że w tym roku także, to tutaj chciałbym zobaczyć dywidendę w okolicy no już 80, powiedzmy, groszy. A na ten temat coś więcej będziemy mogli powiedzieć po 15 września, dlatego że 15 września będzie opublikowany raport roczny z wyników spółki Ambra i tam myślę, że potem już będziemy więcej wiedzieli, jakie były zyski i jakiej się możemy dywidendy spodziewać. Ja na pewno chciałbym te pozycje w swoim portfelu stale zwiększać. Tutaj widzimy, że przychody rosnące bardzo stabilnie, nie jakoś strasznie, tylko stabilnie, i tak samo zysk netto również rosnący. Tutaj widzimy ostatnio wyższy, też pamiętam, jak na ostatnim, właśnie ostatni raport zaskoczył pozytywnie. Mam nadzieję, że tutaj podobnie będzie z raportem rocznym, dlatego tak jak powiedziałem, spółka Ambra dobrana, i to jest cały czas nie jakoś strasznie wielka pozycja w moim portfelu. 5% udziału w portfelu Moje IKE, nie za dużo cały czas, więc śmiało tutaj Ambrę dobieram, tym bardziej przed właśnie wypłatą dywidendy. Przejdę do omówienia komunikatów ze spółek. Mamy sezon publikacji raportów za pierwsze półrocze 2021 roku. Zacznę od spółki Asseco BS. Tu mamy wykres. Jeśli chodzi o to, co mamy w raporcie, to mamy niewielkie zmiany. Zmiana wzrostowa, jeśli chodzi o zysk netto, około 5-6%. Natomiast jeśli chodzi o przychody, to wzrost mamy na poziomie
9,2 punkta procentowego. Jak sam zarząd określa, niższa dynamika wzrostu spowodowana jest wzrostem kosztów związanych z odmrożeniem wyjazdów służbowych, presji płacowej ze strony pracowników oraz wynajmu nowej powierzchni biurowej i kończenia inwestycji w drugie centrum danych. I też podobna jest prognoza, jeśli chodzi o dalszą część roku, właśnie takie 5% wzrosty, jeśli chodzi o te właśnie dane finansowe. Lepiej sytuacja wygląda w Asseco SE, mimo że wykres jest taki bardzo, bardzo skonsolidowany, tutaj bardzo długo utrzymuje się już na podobnym poziomie, jednak wyniki są znacznie lepsze. Tutaj sięgnę do sprawozdania finansowego. Wyniki finansowe grupy Asseco SE osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 były istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres roku poprzedniego. Zwiększenie sprzedaży, przychody ze sprzedaży, wzrost o 11%, zysk z działalności operacyjnej, wzrost o 23%, a jeśli chodzi o zysk netto, wzrost na poziomie 26%. Tutaj mamy szczegółowe dane, co za co. W każdym elemencie jakby działalności spółki Asseco SE nastąpiły wzrosty, także tutaj wygląda to dosyć ciekawie. Jednak kurs wcale na te wyniki nie zareagował. Kolejna spółka PKN Orlen. I tutaj, jeśli chodzi o PKN Orlen, wyniki za pierwsze półrocze 2021 roku były świetne. Najwyższy zysk netto w ogóle w całej historii spółki, także znaczny wzrost, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, tutaj 73%. I wszystkie wyniki finansowe wyższe niż zakładał konsensus analityków. Obecnie kurs był w korekcie ostatnie miesiące, tutaj z blisko 83 zł teraz okolice 70 zł, więc tam przecena dosyć istotna. Czy to jest dobry moment do zakupu? Takie pytanie można sobie zadać. Ja myślę, że wyniki na pewno do tego zachęcają, te, które Orlen za pierwsze półrocze opublikował. No, ja spółkę mam w portfelu, będę się zastanawiał, jak tutaj dalej, czy zwiększać te pozycje. Na pewno korzystam stale z akcji Orlen w portfelu, bardzo sobie chwalę, tankuję ze zniżką paliwo na stacjach. Tyle jeśli chodzi o Orlen. I kolejna spółka i firma, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda wykres trzyletni tej spółki. Olbrzymie wzrosty. Ja kupowałem tę spółkę po 3,99, 4 z groszami, a w tej chwili do 15 zł już dobija. Jeśli chodzi o wyniki za pierwsze półrocze, które zostały opublikowane, w każdej pozycji mamy wzrosty wyników finansowych. Na wyniki spółki w pierwszym półroczu miała pozytywny wpływ zmiana cennika, czyli po prostu podniesione zostały ceny, co wpłynęło na wyniki, które spółka osiąga. Jest poprawa. I druga ważna rzecz w przypadku firmy jest taka, że na walnym zgromadzeniu została podjęta decyzja o wypłacie kolejnej zaliczki dywidendy i ta zaliczka też będzie najwyższa w historii, bo aż 10 groszy. Więc już w tym roku po dwóch kwartałach, bo spółka jak wiadomo wypłaca dywidendę kwartalnie, spółka wypłaciła 17 groszy, a w ubiegłym roku, w ciągu całego roku spółka wypłaciła 17 groszy, więc bardzo fajnie te dywidendy rosną.
Stopa dywidendy nie jest zbyt wielka, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie cena akcji, dlatego ta stopa nie wygląda. Jednak dla mnie jest ona przyzwoita, ponieważ jak wiadomo, właśnie moja cena nabycia jest niższa niż obecna wycena akcji. Dywidenda zostanie wypłacona na początku września. Na przykładzie sytuacji z e-firmą nasuwa się pewna refleksja. Zwróćmy uwagę, że spółka podniosła cenę swoich usług z tego względu, że mamy inflację i no niestety spółka może powiedzieć, że wszystko drożeje, ponoszą większe koszty, więc także muszą podnieść cenę usług, które oferują. Podnoszą tą cenę, dzięki czemu osiągają większy zysk. Osiągają większy zysk, wypłacają także większą dywidendę, bo posiadają większy zysk. Jednak dla nas punkt, który kupiliśmy, pozostaje taki sam, więc ta sytuacja z e-firmą pokazuje, jak giełda może ochronić nasz kapitał przed właśnie inflacją. W przypadku e-firmy już spółka jest dosyć droga, bo cena do zysku blisko 25. Podobnie sytuacja ma się z wskaźnikiem cena do wartości księgowej, też około 5, chociaż ja tego wskaźnika za bardzo pod uwagę nie biorę, nie przepadam za nim. Ostatnio grupa Kęty w niewielkiej korekcie. Mamy dwa komunikaty z grupy Kęty. Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku, i tak od razu przy końcu tego sprawozdania na 54. stronie mamy punkt, gdzie wyniki finansowe w tym okresie są omówione, i tutaj mamy takie informacje. Przychody ze sprzedaży dzięki wzrostom wolumenu oraz wyższym cenom surowców wzrosły o około 25%, w tym sprzedaż dla klientów krajowych wzrosła o 26%, natomiast sprzedaż do klientów zlokalizowanych w pozostałych krajach wzrosła o 25%. Dzięki wysokiej dynamice udział sprzedaży zagranicznej zrównał się ze sprzedażą krajową. Dzięki wysokim przychodom ze sprzedaży i powiązanym z tym wysokim wskaźnikiem wykorzystania mocy produkcyjnych ponad 90%, grupa kapitałowa osiągnęła 45% wzrostu zysku z działalności operacyjnej oraz 46% wzrostu zysku netto do kwoty 299 milionów. Także wcześniej było około 204. Także aż 46% zysk netto, tak duży wzrost. Polecam zawsze, właśnie niektóre spółki publikują ważne informacje na koniec sprawozdania, gdzie omawiają, opisują. Można to w taki skrócony sposób sobie sprawdzić. Tutaj też ciekawa informacja dosyć. O, mamy podział na segmenty, które obsługuje spółka Kęty, i tak segment wyrobów wyciskanych, dynamika wzrostu 27%, segment systemów aluminiowych plus 26% i segment opakowań giętkich plus 18%. Co jest fajne, tutaj właśnie te opakowania giętkie za granicą mają wyższą wartość niż na rynku krajowym. Także tutaj fajnie to jest rozbite, który segment, jak, gdzie, czy w Polsce, czy na rynkach zagranicznych dominuje. Myślę, że ciekawe do takiej dokładniejszej analizy. I co jeszcze, jeśli chodzi o grupę Kęty? Grupa Kęty, tak jak wcześniej była mowa o tym, że w 90% wykorzystuje swoje moce, to jest dużo, ale
pojawiła się informacja o aktualizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2025 oraz zmiana prognozowanych na 2025 rok podstawowych założeń finansowych. Tutaj mamy informacje takie, że w związku z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania posiadanych aktualnie mocy produkcyjnych, a także korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży, zarząd grupy Kęty podjął decyzję o aktualizacji i przedłożeniu do akceptacji Rady Nadzorczej planu inwestycyjnego na lata 2021-2025. I tu chodzi głównie o zwiększenie inwestycji. O zwiększenie inwestycji, wydatków na inwestycje. Konkretnie jest napisane o ile, w jakim segmencie. Także bardzo konkretne informacje. Tutaj aż o 188 milionów segment wyrobów wyciskanych ma zostać doinwestowany. Także te inwestycje mają polegać na rozbudowie mocy produkcyjnych poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą, zakup linii oraz prasy o nacisku 4000 ton. Wcześniej miała być tylko 2000 ton, tu widzę, a jednak po tych zmianach ma być właśnie 4000 ton. No, dla mnie to są jakby obce rzeczy, jednak poniżej tutaj w tej prognozie są informacje, że jak to wpłynie na uzyskane wyniki i konkretnie o ile mają zostać zwiększone, osiągane wyniki finansowe dzięki tym modernizacjom. Hala produkcyjna, prasa to jedno, a druga rzecz to rozbudowa mocy produkcyjnych w aluminium Kęty EMI poprzez budowę linii produkcyjnej przeznaczonej do produkcji komponentów z profili aluminiowych, głównie dla rynku motoryzacyjnego. Także kolejny z segmentów ma zostać dofinansowany, segment systemów aluminiowych o kwotę 68 milionów, także budowa hali. Także plany są dosyć dobre, dosyć ciekawe. Mam nadzieję, że to się nie przełoży na zmniejszenie dywidendy przez te inwestycje. Jednak spółka Kęty na tyle generuje zyski, na tyle dobre wyniki osiąga, że myślę, że wszystkie elementy łącznie z dywidendą będą zrealizowane na założonych poziomach. Tym bardziej, że nawet te założenia do tej pory są realizowane z nawiązką. I tutaj mamy informację, o ile wzrosną wyniki finansowe, jak to się przełoży na właśnie wyniki finansowe. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 506 milionów, EBITDA zwiększenie o 77 milionów, zwiększenie zysku z działalności 52 miliony. No takie są założenia, także zysk netto, co ważne, także tutaj zakładany jest wzrost. No ale jednak rynek reaguje korektą. No ja odczytuję tą aktualizację planu inwestycyjnego jak najbardziej pozytywnie. Myślę, że spółka wie, co robi i zrealizują założenia tego planu inwestycyjnego, a przełoży się to na kolejne lepsze właśnie osiągane przez spółkę wyniki. Kolejne dwie spółki, z których mamy prognozy wyników za pierwsze półrocze, dwie spółki ze Środy Wielkopolskiej, czyli Dekora i Lena. Zacznę od Dekory. Informacja o szacunkowych wynikach i tutaj mamy przychody ze sprzedaży, prawdopodobny zysk, prawdopodobny wzrost o 42%. Jeśli chodzi o wskaźnik EBITDA, prawdopodobny zysk o 65% i zysk netto prognozują, że wzrośnie o 77%, więc bardzo duże wzrosty. Zmiana ta jest efektem podejmowanych działań handlowych i marketingowych w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na popyt
w porównywalnym okresie sprawozdawczym. To jeśli chodzi o dekorę, natomiast jeśli chodzi o lenę, podobne wzrosty, może nie aż tak duże jak w przypadku dekory, ale także tutaj zysk netto prawdopodobny wzrost ma nastąpić na poziomie blisko 30 punktów procentowych, zysk ze sprzedaży blisko 50, także dobrze to wygląda. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów 20, blisko 5%, także w przypadku Leny faktycznie też to dobrze wygląda. Tutaj mamy wykres. Ja mówiłem już kiedyś w którymś z poprzednich filmów o pewnej prawidłowości, która występuje po wypłacie dywidendy. Następuje wypłata dywidendy, potem kurs od... Tutaj wypłata jest w okolicy, chyba w maju. No w maju albo w czerwcu jest wypłacana dywidenda, po czym kurs przechodzi w taką konsolidację aż do tutaj okolic listopada i wtedy jest wzrost. Tak było w 2019 roku, proszę zwrócić uwagę, 2020. Tak samo po wypłacie dywidendy, tutaj ten żółty punkt, jest spadek i kurs idzie dalej w konsolidacji i znów tutaj w okolicy października mamy wzrost. I tutaj już w tym roku także podobne, jakby podobna taka techniczna formacja nam się rysuje. Spadek i tutaj teraz ta konsolidacja, i która powinna według tych prawideł, które tutaj widzimy, trwać do gdzieś późniejszej jesieni, więc być może właśnie w tym okresie będzie warto pomyśleć o zwiększeniu pozycji. Oczywiście no zobaczymy, czy tutaj to się ten punkt tutaj obrony takiej technicznej w okolicy tych 4 zł 70 kilku groszy, czy tak się będzie faktycznie utrzymywać. Być może może to być taki wskaźnik, który nam podpowie, kiedy akcje spółki Lena dokupić do swojego portfela. Czas na gaming i spółki gamingowe, które znajdują się w portfelu moje IKE, czyli Playway na początek. Mamy popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Car Mechanic Simulator 2021. No i cóż, jeśli chodzi o tą grę, tutaj mamy pełny sukces. Łączny koszt wytworzenia gry 2,7 miliona został w pełni zwrócony w ciągu pierwszej doby sprzedaży na platformie Steam, więc świetny wynik. Gra zanotowała najwyższy wynik w grupie Playway w kategorii ilość jednocześnie grających graczy. To jest 18,5 tysiąca i zajęła pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji sprzedaży Steep Global Bestseller. Także myślę, że spory sukces. Tutaj można jeszcze powiedzieć, że spółka planuje kolejne dodatki do tej gry. Natomiast jeśli chodzi o jakieś rabaty, to będą one niższe i późniejsze obniżki także będą niższe niż poprzednio. Było to stosowane, więc przynajmniej takie jest założenie, więc myślę, że sukces, który pewnie przełoży się także na wyniki spółki Playway. Proszę zobaczyć, tak wygląda wykres 3-letni. No mamy tą korektę, która ogólnie na gamingu ciąży, ale fundamentalnie, jak widać, wszystko się tu zgadza, więc no trzeba przyglądać się, jak kurs będzie wyglądał i także nie należy zapominać, że Playway wypłaca dywidendę. Kolejna spółka gamingowa z mojego portfela to 11bit Studio i tutaj widzimy coraz niżej sięgającą korektę. Już po nieco ponad 400 zł, 420 na obecną chwilę bodajże
okolice tej kwoty cena akcji osiągnęła i tutaj akurat mam stratę na tej pozycji, bo ja kupowałem średnią cenę zakupu, mam 520 zł, teraz 428 dokładnie, więc blisko 20% strata. Spadki także w związku z początkiem kampanii promocyjnej gry Frostpunk. W końcu zostało powiedziane, że to będzie Frostpunk druga część, kontynuacja tej gry. Rynek przyjął te informacje negatywnie, co dla mnie z kolei no, jest dosyć zastanawiające. Pierwsza część odniosła sukces, druga część, mamy, pojawił się trailer na YouTubie, jest dostępny, można sobie zobaczyć. Może ciężko jest na podstawie samego trailera ocenić tutaj, jak będzie wyglądała gra i czy odniesie sukces. Jednak odnośnie zainteresowania możemy powiedzieć, że w tej chwili już blisko od 12 sierpnia film na YouTubie ze zwiastunem blisko 1 milion wyświetleń, a pierwsza część do tej pory od 2018 roku niecałe 1,5 miliona, więc no myślę, że zainteresowanie można powiedzieć, że jest duże, a kurs spada. Nie mówię, że to jest sytuacja zła, bo to jest sytuacja jak najbardziej dobra pod kątem zwiększenia pozycji, czy też tak jak w moim przypadku troszeczkę zakupu po niższej cenie. Nie wykluczam tego, tym bardziej, że zwróciłbym uwagę, że zbliża się jesień, będą długie wieczory, nie wiadomo jak się sytuacja rozwiąże z koronawirusem, a wiemy, że sytuacja lockdownu sprzyja zasiadaniu i graniu w gry. Także no, dla mnie 11bit cały czas ciekawa spółka i fajnie, że spada. Być może da to szansę na zwiększenie pozycji. Nad tym się będę po prostu jeszcze zastanawiał. No i na koniec, ostatnia już w dzisiejszym filmie spółka. PCC Rokita, szybki rzut oka na wykres spółki. Wykres jest tutaj 3-letni. No, wygląda jak tak połowę tego czasu był trend spadający, a teraz już jakby buduje nam się, no można powiedzieć, że możemy już to nazwać trendem, bo półtora, blisko roku trwający taki wzrostowy trend widzimy. Mamy publikację raportu za pierwsze półrocze 2021 roku. No i te wyniki są niesamowicie dobre. Przeczytam tutaj kilka zdań odnośnie rekordowych wyników ze strony PCC Rokita. Pierwsze półrocze było dla PCC Rokita okresem rekordowych wyników. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom ponad 295 milionów złotych, przebijając zeszłoroczny o ponad 127 punktów procentowych. Z kolei zysk netto grupy ukształtował się na najwyższym historycznie poziomie, blisko 160 milionów, wyższym aż o 430% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku. Grupa odnotowała również wyższe wyniki w drugim kwartale tego roku wobec kwartału pierwszego. No, czyli tutaj możemy wnioskować, że ta tendencja wzrostowa jeszcze się nie zakończyła. Szczególnie sprzyjające warunki panowały w ostatnich miesiącach na rynku poliuretanów, mówi prezes zarządu. Silny popyt, wysokie ceny polioli, ograniczenia podaży u konkurencji oraz wysoki poziom zamówień w sektorze meblarskim spowodowały, że rentowność polioli osiągnęła rekordowy poziom. Także naprawdę olbrzymie wzrosty, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Proszę zobaczyć tutaj zysk segmentu poliuretany aż o blisko 500%. Także naprawdę niesamowita poprawa wyników. Tutaj się tak tyle okoliczności sprzyjających wydarzyło, że się to przełożyło na takie liczby.
Co ciekawe, w segmencie chloropochodne zysk EBITDA wzrósł o ponad 22% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. I tutaj bym na tym się chciał chwilę zatrzymać, ponieważ to jest dobry prognostyk, bo jak później segment poliuretanów zacznie spadać, to zazwyczaj zaczyna wzrastać ten segment chloropochodnych i to tak idzie cyklicznie. Jak jeden lepiej sobie radzi, to drugi gorzej i na odwrót. Na to też na dniu inwestora zwracał uwagę prezes Rafał Zdon. Także to jest dosyć istotne. I to, co ja też mówiłem we wcześniejszych filmach, rekordowe wyniki grupy wspierały także rezultaty segmentu inna działalność chemiczna. Tutaj też PCC sobie świetnie radzi, sprzedaje także inne produkty i właśnie w tym segmencie one są rozliczane. Tutaj stale wzrasta tam ten segment inna działalność chemiczna. Odnotowane wzrosty sprzedaży w segmencie inna działalność chemiczna to m.in. efekt pracy nowej instalacji. Nowa linia służy do demonstracji technologii otrzymywania innowacyjnych produktów. Dzięki niej zwiększyły się także zdolności produkcyjne. Więc tutaj mamy cały szereg pozytywnych informacji. Też no, zwróciłbym uwagę, że jeżeli mamy tak wysoki zysk netto, myślę, że przełoży to się na pewno na dywidendę, ponieważ no już był czas przywyknąć do podejścia większościowego akcjonariusza, czyli PCC SE, rodem z Niemiec. Wiemy, że jak tylko spółka zysk wygeneruje, to akcjonariusz po niego sięgnie, na walnym zgromadzeniu przegłosuje wypłatę dywidendy. Tak było już w historii, bo pamiętam, jak przy okazji koronawirusa spółka chciała, zarząd rekomendował wstrzymanie wypłaty dywidendy ze względu na niepewną sytuację w spółce. To i tak została wtedy przegłosowana i to zaskakująco wysoka dywidenda, więc naprawdę fantastyczne informacje z PCC Rokita. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do sprawozdania takiego już właśnie ze spółki za pierwsze półrocze. Tutaj mamy więcej odnośnie ryzyk, więc te sprawozdania są też dosyć przystępnie sporządzane w porównaniu do innych spółek, akurat PCC, także przyzwoicie się to analizuje. I zwróciłbym uwagę, no, jeśli chodzi o spółkę PCC, na bardzo fajne relacje inwestorskie. Dzień inwestora w tym roku niestety online się odbył, ale był. Wiele ciekawych rzeczy na temat spółki można się dowiedzieć, więc no, jak najbardziej PCC udowodniła tutaj, że jej pozycja w portfelu Mojejka jest jak najbardziej zasadna. I na zakończenie chciałbym zaprosić do dołączenia do naszej grupy facebookowej Moje IKE Akcje Spółek Dywidendowych. Tutaj dyskusje, rozmowy, wymiany zdań, informacji, linków i tak dalej. Wszystko to, co może się przy inwestowaniu przydać. Zapraszam także do obserwowania mojego portfela wśród portfeli publicznych w aplikacji MyFund. Portfel się tam znajduje. Można na bieżąco obserwować zmiany i zachowanie portfela Moje IKE, ale także więcej innych różnych portfeli. Linki zarówno do grupy facebookowej, jak i portfela w aplikacji MyFund zamieszczę pod filmem. Film wyszedł długi, no ale dużo się dzieje. Rynek daje teraz możliwość do zakupu spółek po nieco tańszych cenach. Zachęcam do obserwowania i zastanowienia się nad małym, powolnym budowaniem pozycji, wyszukiwaniem tańszych wycen. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Proszę oczywiście zostawić kciuka w górę, ewentualnie jakiś ślad po obejrzeniu. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam gorąco. Cześć.
Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.